Dzień dobry Państwu. Ja jestem tak świeżo przed wylotem. Wybieram się do Australii. Czekałem z tym wylotem naprawdę prawie miesiąc, no bo chcę Polskę zostawić stabilną i żeby się, jak mnie tu nie będzie dłuższy czas, nic nie stało. No i teraz mam pewną gwarancję. Nastąpił zupełnie odwrót w polityce. Mamy nowy rząd, nową panią premier. Pani premier najpierw była marszałkinią, a teraz jest premierem. No i powiedziała na samym początku, że podstawowym zadaniem dla jej rządu będzie odzyskanie zaufania Polek i Polaków, czyli moje też. No, wynika z tego, że poprzedni rząd, w którym ona nie była, tylko oceniała, to nie miał tego zaufania. I pan premier, który wyjechał na emigrację, jak spora ilość Polaków wyjechał za lepszym zarobkiem, co by nie mówić, bo podobno będzie tam w tej Brukseli zarabiał tyle, co Obama. No, Obama to może jeszcze z boku coś miał, a tego, no ale dla pana premiera Tuska to kupa szmalu, to jest razy ileś tego, co miał. Zresztą większość Polaków wyjeżdża za granicę, no bo dostają ileś razy tego, co u nas. W Anglii, w Szkocji nawet, która nie będzie niepodległa, też są nasi. I oni tak szczerze to dla szmalu pojechali, bo dlaczego? No. I są zadowoleni. Nawet był taki dowcip, że w Polsce 80% Polaków żyje w stresie, a pozostałe 20% w Anglii. No i to taki żart, byle co. No ale pani premier będzie teraz odzyskiwała zaufanie Polaków, które chyba zabagnił pan Donald Tusk. No i dobrze, że on jemu dobrze, a się okazuje krajowi też będzie dobrze, no bo ona to wszystko naprawi, odzyska zaufanie, ludzie je będą lubić, rząd będą, no i w ogóle będzie tak, że właściwie nie powinien wyjeżdżać, ale co, jak ja już nie mam nic do roboty, to już teraz pani premier se da radę. No, nabrała trochę nowych ministrów, znaczy to tych samych, co byli, tylko że poprzestawiali oni. No pan Siemoniak będzie już teraz wicepremierem, żeby nastraszyć, ja nie wiem, chyba ruskich albo kogo, że nasz minister od wojny będzie wicepremierem, czyli takim, co tam prawie siedzi cały czas u pani Kopacz w gabinecie. No to Rosjanie powinni się wystraszyć, czy cholera wie co. No pan Siemoniak, on nie wygląda takiego groźnego, bo on taki trochę spokojny człowiek, tak dalej, no ale wygląda, nie wygląda, ale wicepremier, nie? No, to on już jest pewny. No, ministrem spraw zagranicznych, tym, który trochę tam nabałaganił w polityce zagranicznej, bo pojechał do Kijowa, tam między Janukowiczem a tym wszystkim, już dogadali, że będzie spokój, ledwo wyjechał, to dopiero się zaczęło. No to już on nie. On nie, poza tym niepotrzebnie zna języki, to wiecie, tak? Minister spraw zagranicznych zna języki, się za szybko dogaduje. To on tutaj tego wzięli takiego, co ja nie wiem, jak pan Grzegorz jest z językami, no ale na pewno gorzej niż pan Sikorski, który mieszkał w Anglii i dalej chyba mieszka, także on tam po angielsku, to tak jak my po polsku. No ale będzie teraz marszałkiem Sejmu, no i z nikim, no może chyba, że ktoś przyjedzie. A pan Grzegorz prawdopodobnie będzie miał dobrego tłumacza, jak on pojedzie, zanim on coś powie, zanim tłumacz przetłumaczy, to będzie rewelacyjnie. Ja pamiętam, jak pan prezydent Wałęsa przemawiał w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to mówił pan Kalabiński, tłumaczył. I najpierw pan Wałęsa mówił, potem Kalabiński przetłumaczył, on miał super głos, taki naprawdę znakomity dziennikarz, i potem brawa. No ja nie wiem, co by to było, gdyby pan prezydent Wałęsa od razu po amerykańsku zaczął gadać. To byłoby pewno tak, jak Janusz Korwin-Mikke mówi teraz w parlamencie z kartki po angielsku. No jest fajnie, no dobrze, ale to Korwin-Mikke może, ale nie może minister spraw zagranicznych, czy jakiś premier, skąd. Także mamy minister sprawiedliwości, będziemy mieli nowego. On Czarek ma na imię, tak powiedziała pani premier, i że ona ma do niego zaufania i że to porządny człowiek. O innych nie mówiła, że porządny, tylko on. Że go bardzo lubi, że to jest bliski współpracownik, także myślę, że pozostałych mniej lubi, ale będziemy mieli sprawiedliwość z ludzką obliczą. Pan Cezary Grabarczyk kiedyś był od autostrad najważniejszy, teraz będzie od sprawiedliwości. No, także mamy dobrze, oni się poprzesuwali, okazuje się, że w związku z tym, że ich wyrzucili z tej roboty ministrów, dostaną odprawę,
No i potem dostaną chyba, nie wiem, na zagospodarowanie czy coś. Nie znam się. W każdym razie odprawę na pewno. No niektórzy ministrowie, tak jak pan Arłukowicz, w ogóle nawet nie wyjdzie z gabinetu. On chyba tylko wyjdzie na noc i rano wróci. I za tę noc dostanie odprawę, podobno spory szmal. Pani premier też chyba dostanie za to, że już nie jest marszałkiem. Pan premier, to dla niego to tam, co to za pieniądze, ta odprawa, to jak on tam, to. No ale dostanie, będzie miał, on nie pali, ale czerwone wino lubi, to tam w Brukseli pełno. Dobra, i oni dostaną tego, to jest dobry sposób, tak zmienia co jakiś czas rząd, to się chłopaki trochę podreperują. Ja lecę do Australii, bo Australia z Polską ma bardzo wiele wspólnego, ponieważ w Australii też kobieta jest premierem. I oni ostatnio, Australijczycy, obchodzili rocznicę niepodległości. No i nieopatrznie wykombinowali, że oni swoją historię zaczęli od momentu, kiedy ci biali, ci Anglicy przyjechali, nie? A to, szczerze mówiąc, to było zesłanie i to tam ci przyjechali za karę do tej Australii. A teraz to wszystko potomkowie tych złodziei, bandytów i tak dalej. No ale wtedy było tak, że królowa angielska płaciła 2 gwinee. To jest trochę więcej niż 2 funty za jeden skalp, czy tam jakiś, nie wiem co, nie chcę mówić, bo to miejscowego, czyli tak zwanego aborygena. No i ci, co chcieli zarobić parę tych gwinei, to niestety, no, że tak powiem, eliminowali, o, powiem delikatnie, miejscowych. No i prawie im się udało, bo to im się tylko nie chciało tam do Alice Springs gdzieś jechać, po tej pustyni latać, tylko co żyło wokół przymorzu, to wycięli w cholerę i już mieli niepodległość. To jest jeden z prostszych sposobów zdobywania niepodległości i spokoju, ale trochę ich zostało tam gdzieś w środku i oni teraz mają potomków i tak dalej i na panią premier australijską napadli potomkowie tych aborygenów, co ich nie wyrżnęli, że jakim prawem oni liczą historię od momentu, jak ci przyjechali. A oni co? Przecież tam żyli cały czas. No i tu jest afera, Australia ma swoje problemy, my takich nie mamy. My liczymy niepodległość już tak, od tak dawna. Mieszko pierwszy, tu, tego, no potem długo, tak, potem ileś tam byliśmy w różnych niewolach. No i teraz 25 lat, a piać z powrotem. Jesteśmy wolni, nawet z tej okazji przyjechał Obama do nas i bardzo nas pochwalił, że my jesteśmy lider europejski. No i w ogóle, i powiedział, że za to wszystko tego, to oni nam sprzedadzą dużo broni. No, a my potrzebujemy, bo już 2% PKB będziemy dawali na zbrojenia i no i minister Siemoniak będzie też wicepremierem. Także Australia, nie wiem, czy ona się zbroi, czy nie, pojadę, sprawdzę. No to kochani, wszystkiego dobrego. Następną tę korespondencję prześlę już z antypodów. Jak to mówią niektórzy, będę chodził do góry nogami. O, taki dowcip. Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie tu i proszę was bardzo, żeby pani premier Kopacz odzyskała wasze zaufanie, bo ona to chce zrobić. Dziękuję.